Dzień dobry, Zaku Board Games. Ja jestem Zaku, jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj i dzisiaj w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam pierwszą na tym kanale grę, która jest wyłącznie solo, czyli jest przeznaczona tylko dla jednego gracza. I jak już widzieliście po miniaturce, będzie to Szczurołap od wydawnictwa Galacta. No i o czym, tak na wstęp, o czym jest gra Szczurołap? W grze jest przedstawiona historia z miasteczka Brie. W tym miasteczku zaczęto produkować magiczny ser, który dawał niezwykłe właściwości. Po zjedzeniu takiego sera można było zrobić wszystko, czego dusza zapragnie, cokolwiek by to miało znaczyć. No ale serem zainteresowali się właśnie nie tylko ludzie, ale także miejscowe, lokalne szczury. No i te szczury właśnie jedząc, pożywiając się tym serem, zaczęły się zmieniać, zaczęły mutować. No i ludzie w obawie oczywiście przed tymi szczurami i przed szczurzą plagą, zarazą, czym prędzej zatrudnili sławnego szczurołapa, aby ten, korzystając ze swojego doświadczenia i sprytu, mógł wyłapać szczury, ale także odzyskać cenny ser. No i właśnie to my jako gracz, a nie tym razem gracze, my jako gracz wcielamy się w szczurołapa, który będzie starał się łapać szczury, ewentualnie zwalczyć, pokonać szczurzego króla albo odzyskać 10 kawałków tego właśnie magicznego sera. No i to by było tak ogólnie, a teraz na samym początku tego filmu przedstawię Wam zasady, jak w Szczurołapa grać i będzie to trochę inne niż zawsze, ponieważ nie będę tutaj dokładnie mówić wszystkich komponentów, co tutaj się znajduje, tylko zrobimy sobie taki mini gameplay. Przejdziemy sobie przez poszczególne fazy, przez poszczególne kroki, zrobimy może 2-3 pierwsze rundy, pierwsze tury, tury Szczurołapa, tury szczurów, no i będę Wam tłumaczyć zasady, a na samym końcu powiem, jak w ogóle mi się grało w grę solo, ponieważ to tak naprawdę jest moja pierwsza taka prawdziwa gra, która jest wyłącznie solo. No i właśnie powiem, jakie mam odczucia związane z tym. A więc, co tutaj mniej więcej na szybko znajduje się na stole, co tutaj jest? Oczywiście, że na samym początku tutaj rozkładamy planszę naszego miasta Brie. Miasto rozkładamy z takich kart. Zawsze jest to kafelek startowy, do którego dokładamy dwa kafle. W trybie trudnym dokładamy trzy. Przepraszam, nie kafle, tylko karty. No i oczywiście wybieramy naszego szczurołapa. Szczurołapów jest kilku. Ja tutaj wziąłem tego, który jest rekomendowany, a raczej tą, która jest rekomendowana na sam początek gry, czyli panią klatkę. Później jak przejdziemy sobie do tego podsumowania moich wrażeń, to pokażę Wam resztę tych szczurołapów. Dobieramy specjalny drewniany mipelek. Akurat ja tutaj wziąłem inny, no ale to nie ma znaczenia. Generalnie każdy szczurołap posiada swój własny dedykowany mipel. No i taki mipel stawiamy na startowym miejscu na naszym mieście. Na planszy gracza, także jak widzicie, musimy przygotować specjalne kosteczki na początkowym miejscu na torze życia, na torze naszego ruchu. Musimy przygotować kości walki oraz żetony pułapek. Te miejsca tutaj będziemy sobie odblokowywać, to będą nasze takie miejsca na ulepszenie zdolności, czyli tam, gdzie mamy te wszystkie miejsca na ser, tam będziemy tym serem właśnie, jak będziemy zbierać ten ser, będziemy go odzyskiwać, no to będziemy się wzmacniać. W tym miejscu jest opis działania naszej pułapki, ponieważ też będziemy mogli rzucać pułapki na szczury oraz specjalne dwie umiejętności, które możemy sobie później odblokować. No i na samym początku musimy jeszcze sobie wybrać jednego arcyszczura. Ich też jest kilka, pokażę to na samym końcu. Oczywiście bierzemy mipel dedykowany do tego szczura. Jest też tutaj taka specjalna talia kart szczurów, ale o tym później. Co jest ważne, mamy też nasze szczurze mipelki, czyli jak to się nazywało? Oni też nazwali to jakoś po swojemu. Szczurple, tak. Także tutaj mamy szczurple. W różnych kolorach, o różnych właściwościach, do tego też sobie przejdziemy zaraz. No i na samym początku właśnie, tak jak już chyba mówiłem, takiego mipla ustawiamy na miejscu startowym. No i rozpoczynamy nasze zadanie, naszą przygodę. I o co tutaj chodzi, jakie są warunki zwycięstwa? Wygrywamy, jeśli pokonamy króla szczurów, którego na początku jeszcze nie ma w grze, ponieważ szczury będą zjadać ser i będą zwiększać swoje umiejętności, jakby mają taki tutaj swój tor postępu. To będzie zwiększane, jeśli wyjdzie taki szczur, król szczurów, arcyszczur i ja go pokonam, no to wtedy wygrywam grę. Na planszy miasta także będą pojawiały się magiczne sery. Jeśli zbiorę 10 serów, to także wygrywam grę. Natomiast jeśli szczury zjedzą 10 serów i na tym swoim torze postępu dojdą do końca, bądź ja stracę wszystkie życia, no to wtedy szczury wygrywają. I teraz, tak jak widzicie,
tutaj na planszy, to na samym początku musimy uzupełnić tą planszę. I teraz, jak to się robi? Tam oczywiście, gdzie są znaczniki magicznego sera, to tam wkładamy takie właśnie kawałki transparentne, ładne, brokatowe tego magicznego sera. Następnie na planszy, na każde miejsce, gdzie są szczury, wkładamy po jednym szczurze, albo może i więcej. Zaraz powiem, o co chodzi. Te większe takie ikony ze strzałkami to jest gniazdo. Tam szczury będą pojawiały się co rundę. Przy wykładaniu nowych kafli wstawiamy wszędzie, gdzie tutaj znajdują się te symbole. I teraz zaczynamy sobie. Jest biały szczur. To jest dla nas na razie ok. Na kolejne miejsce. Kolejny biały szczur. Tutaj będą dwa szczury, czyli jeden, dwa. Cały czas są białe szczury, czyli to jest bardzo fajnie. Dalej na gniazdo ląduje brązowy szczur. Przejdziemy sobie teraz do kolejnego kafelka, brązowy. Tutaj są dwa, przyspieszę to trochę. No i w tym momencie wyciągnąłem czarnego szczura. I teraz jak wyciągnę czarnego szczura, to po prostu dokładam kolejnego szczura do tego czarnego. Jeśli teraz bym wyciągnął kolejnego czarnego, to znowu dokładam kolejnego szczura. Tu były dwa miejsca, więc dokładam jeszcze jednego i tam lądują dwa ostatnie. Zaszczurzyliśmy nasze miasto, jak widać trochę tego jest i możemy rozpocząć nasze działania. I co teraz możemy zrobić? Przede wszystkim możemy poruszyć się naszym szczurołapem. Aby poruszyć się, musimy wydać punkt ruchu, czyli wydajemy jedną kosteczkę ruchu. Przesuwamy się o tutaj w to miejsce. Następnie chcemy przejść oczywiście, że do sera. Także przesuwamy się jeszcze o jedno miejsce. No i teraz, aby zebrać taki ser, wzmocnić się, ulepszyć nasze umiejętności, muszę być z tym serem na polu sam. Także muszę zwalczyć, muszę złapać te szczury. I jak to się robi? Teraz, nie wykorzystując już tych punktów ruchu, mogę wziąć dowolną ilość tych moich kosteczek walki i rzucić. I teraz porównuję wynik na rzuconej kości z moją umiejętnością łapania szczurów. Tak jak tutaj widzicie, to jest 4+, będę mógł to usprawnić. Także są dwa szczury, od razu biorę dwie kosteczki i rzucam. 3 i 4, czyli ta kość nie trafiła, a ta kość trafiła. Także biorę jednego szczura, ponieważ udało mi się go złapać i wrzucam go do mojej klatki. Te szczury w klatce będę mógł wydawać na przeróżne rzeczy. No to co, to tego szczura też musimy złapać, czyli rzucamy kolejną kością. 4, bardzo fajnie. Także łapiemy szczura. No i co? I jesteśmy sami na polu z serem, także bierzemy sobie ser. Dawni poznańscy kronikarze opowiadali w swoich pieśniach, że najlepszą obroną jest atak. Także wrzucimy sobie tutaj magiczny ser i za to będziemy mogli sobie dobrać kolejną kość walki. I teraz nie jestem do końca pewien, czy od razu dostaję tą kość walki, no ale jakby ta sytuacja tutaj nie jest opisana, ale według instrukcji jest tak, że odświeżam swoje kości walki na początku mojego ruchu, na początku mojej tury. Także powiedzmy, że nie dobiorę sobie teraz tych kości walki. No ale co mogę jeszcze zrobić? Mogę poruszyć się w to miejsce tutaj. Mogę kolejnym ruchem poruszyć się w to miejsce tutaj na ser. I teraz chciałbym zastawić pułapkę. I jak to się robi? I teraz zauważcie, że minąłem miejsce z brązowym szczurem. On ma taką umiejętność jak gryzoń. On mnie kąsa za każdym razem, kiedy przechodzę przez jego pole, kiedy wychodzę z jego pola, no to wtedy te brązowe szczury w takiej ilości jak tutaj są, one mnie atakują. I teraz, zawsze jak atakują mnie szczury, to muszę porównać je ze swoją wartością obrony. I patrzę, ile jest tam szczurów, które mnie atakują i porównuję to ze swoją wartością obrony. I one, żeby zadać mi jedno obrażenie, zawsze obojętnie ile tych właśnie zwykłych, pospolitych szczurów mnie atakuje, jeśli przebiją moją obronę, to zawsze zadają mi tylko jedno obrażenie. No i w tym momencie obrony mam jeden, szczur jest jeden, więc on nie przebija mojej tej obrony, więc jeśli jest tylko jeden brązowy szczur, to ja sobie spokojnie mogę przez takie pole przejść. No i wchodzę właśnie tutaj na to pole z trzema szczurami i tam, gdzie znajduje się kolejny magiczny ser. I teraz za mój ostatni punkt ruchu chciałbym tutaj zastawić pułapkę. Na razie mam zwykłe, nieulepszone pułapki, ale to zaraz wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Rzucę koło szczurów właśnie pułapkę na takie pole. No i co? Nie mam więcej punktów ruchu, ale mam jeszcze kosteczki, także mogę rzucać kosteczkami. I teraz. I z tego wychodzi, że mam 4 oraz 6. Bardzo fajnie. Super rzuty kośćmi jak do tej pory. I tak, mogę przydzielić dwa obrażenia, czyli albo mogę usunąć szczura białego,
oraz szczura brązowego, albo mogę usunąć jednego czarnego szczura, ponieważ szczur także ma punkt obrony tak samo jak ja. Czyli muszę wykorzystać dwa obrażenia, żeby tą obronę przebić i żeby go schwytać. Także ja tutaj biorę czarnego szczura, żeby w kolejnej fazie on nie namnożył kolejnych szczurów, ponieważ on działa także jako gniazdo. No i co? Pułapka zastawiona. Ja wykorzystałem swoje wszystkie ruchy, akcje, kości i tak dalej. Więc teraz sprawdzamy taki warunek, czy powinniśmy rozszerzyć nasze miasto. Jeśli na całej planszy miasta byłoby mniej niż dwa magiczne sery, wtedy rozszerzamy to miasto, ale tak nie jest, więc możemy sobie teraz przejść do tury szczurów. No i co robią szczury? Po pierwsze będą się one poruszać. Czarne oraz białe szczury poruszają się w kierunku sera, natomiast brązowe idą w moim kierunku, żeby zadawać mi obrażenia. No i też jest bardzo ważne, że poruszamy szczurami w aktywnych strefach miasta. Aktywne strefy, czyli aktywne dzielnice karty miasta, są to takie strefy, które posiadają magiczny ser, czyli ta i ta strefa może być aktywna. To są takie strefy, na których stoi mój szczurołap, są to strefy, dzielnice sąsiadujące z moim szczurołapem oraz takie, na których jest król szczurów, jak już się pojawi na planszy. Także w tym momencie wszystkie te dzielnice są aktywne, czyli przesuwamy wszystkie szczury. I tak jak mówiłem, białe szczury w tym momencie poruszają się o 1, ponieważ to jest ich wartość ruchu. Poruszają się o 1 w kierunku sera. Tak samo brązowy stoi już na moim polu, czyli się nie porusza. Drugi brązowy szczur porusza się tutaj. No a białe szczury idą o jedno pole w kierunku sera. To samo na tym kafelku, czyli brązowe szczury idą o 2 w moim kierunku. Także raz, dwa, przesuńmy je sobie wszystkie, a białe skupiają się wkoło sera. I teraz musimy sprawdzić pułapkę, ponieważ w tym miejscu jest zastawiona pułapka. Sprawdzamy wartości naszej pułapki. Tak jak już mówiłem wcześniej, znajduje się tutaj koszt, który ja muszę użyć w punktach ruchu, żeby taką pułapkę rozstawić, co już widzieliście. Na samym dole znajduje się liczba kości, którymi będę rzucać. Jest tu także jeszcze celność pułapki, co już znacie, tak samo jak w przypadku łapania szczurów przez szczurołapa oraz ogólna liczba pułapek, którą posiadam. Także teraz biorę te wszystkie kości i zobaczymy, ile szczurów udało nam się złapać. I w tym momencie wychodzi na to, że 3 szczury, bardzo ładnie, bardzo dobra pułapka, 3 szczury udało nam się złapać. Także złapmy sobie, powiedzmy, 2 brązowe, żeby nam tutaj nie przeszkadzały, nie atakowały nas, oraz złapmy sobie 1 białego szczura. Bardzo fajnie. W klatce posiadamy już 6 szczurów. No i teraz, niestety znajdujemy się na polu ze szczurami, które przebijają naszą wartość obrony, ponieważ to jest tak jakby 3 pospolite szczury, czyli 3 siły, względem naszej obrony 1. Także zadają nam obrażenie, zadają nam 1 punkt obrażeń, czyli obniżamy kosteczkę tutaj na torze życia. Następnie ogólnie szczury będą zjadać sery. No i jak to wygląda? Jeśli na obszarze z magicznym serem są białe i czarne szczury o łącznej liczbie 5, no to wtedy zjadają taki ser. Brązowe szczury nie jedzą tego sera. Tutaj znajdują się 3, tutaj znajdują się 3, nie jedzą sera, wszystko jest ok, możemy iść dalej. No i teraz, szczurom co prawda nie udało się zjeść magicznego sera, ale teraz w kolejnej fazie właśnie będą pojawiać się na planszy. Także tak jak mówiłem, wszędzie gdzie pojawiają się szczurze gniazda, to tam będziemy dokładać nowe szczury. Oczywiście na te wszystkie aktywne miejsca, na aktywne dzielnice, obszary. I kolejny, i tu jest czarny, więc jeszcze jeden. Ok, dołożyliśmy szczury. Nadal są 2 kawałki magicznego sera, czyli miasto na razie nie zostaje powiększone. No i przechodzimy do kolejnej tury naszego szczurołapa. I jak to wygląda? Na samym początku odświeżamy swoje punkty ruchu, odświeżamy sobie całą swoją pulę kości, do tego także dobieramy sobie tą dodatkową kość, którą odblokowaliśmy. No i oczywiście jeszcze ta pułapka także do nas wraca. No i co? Musimy się pozbyć tych szczurów tutaj, żeby dorwać się do tego magicznego sera. Także bierzemy sobie od razu 3 kosteczki, rzucamy i 2 trafienia, czyli łapiemy sobie 2 szczury, dorzucamy sobie do tego jeszcze 1 kosteczkę, niestety nie udało się, dorzucamy sobie jeszcze 1 kosteczkę, niestety się nie udało, oj, będzie to problem. Dobra, rzucimy jeszcze 1, jest, czyli ten szczur został złapany. Ser bierzemy do siebie i teraz tak,
Wyprztykałem się ze swoich wszystkich kości walki, ale mogę sobie ulepszyć pułapki. Mam jeszcze ruchy, więc zrobimy sobie tak, że ulepszę sobie pułapkę. Wrzucam ser tutaj, żeby odblokować pułapkę i teraz pułapki odwracam na drugą stronę i teraz będą one miały plus 1 do celności, czyli super. Niestety teraz, jeśli chciałbym uratować ten ostatni kawałek sera i dostać się tutaj, będę musiał przebić się przez dużą ilość szczurów. Jestem w stanie coś wykombinować, ale będzie to wymagało ode mnie dużo szczęścia. Ale tak, powiedzmy, że za pierwszy punkt ruchu będziemy chcieli przejść tutaj. One nie gryzą, tak? Białe szczury nie gryzą, czyli możemy iść dalej. Czyli idziemy sobie dalej tutaj za kolejny punkt ruchu, przejdziemy sobie tutaj za kolejny punkt ruchu i żeby stąd wyjść, to no niestety muszę już jakiegoś tego szczura się pozbyć, albo on mnie będzie gryzł. I teraz właśnie, po co są nasze te schwytane szczury? Możemy od rachmistrza sobie kupować przeróżne rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą możemy kupić według tej karty, to jest kość walki, czyli możemy wziąć szczury, dowolne, które chcemy, powiedzmy weźmy sobie te białe, oddajemy je do wora i za 3 szczury możemy sobie kupić kość walki. No i co? Od razu weźmiemy sobie tą kość i spróbujemy usunąć tego brązowego szczura. Czwóreczka. Ok, super. Także chwytamy tego szczura i za jedną kosteczkę, za jeden ruch oczywiście, idziemy sobie tutaj. Jeden szczur nas nie gryzie, więc jest ok. I teraz za kolejny punkt ruchu możemy na sąsiadujące pole wrzucić pułapkę i to już jest ta ulepszona pułapka. No i miejmy nadzieję, że tutaj złapią się te szczury. Bardzo dużo szczurów się złapie. Pamiętajmy, że pułapka już jest ulepszona, trafia od trójki i że nie zjedzą nam tego magicznego sera. Ale teraz, co się dzieje? Ponieważ ja zakończyłem swoją turę, ale na planszy został tylko jeden ser. Także sprawdzam, na jakim kafelku się znajduje. Znajduje się na kafelku, przy którym tu jest rzymska cyfra 2. Oznacza to, że muszę rozszerzyć miasto o 2 karty. Także biorę sobie taką kartę miasta, patrzę, jakby mi tutaj wygodnie było. Ustawimy to tak, żeby tutaj mieć blisko do sera. Oraz bierzemy sobie kolejną kartę. Oczywiście w dowolną stronę mogę to układać jak chcę. I powiedzmy, żeby do tego sera też mieć w miarę blisko, ustawimy sobie to tak. No i oczywiście musimy tutaj na planszę wrzucić szczury. No i na tym nasza tura się kończy. No i niestety, ale teraz jest najgorsze, co może być, ponieważ źle jest rozwijać tutaj, rozszerzać miasto właśnie przed turą szczurów, no bo nic im teraz nie zrobimy. Także, jak to teraz wygląda? Oczywiście wszystkie szczury w aktywnych strefach idą. Ta strefa nie jest aktywna, ponieważ nie sąsiaduje z moim pionkiem, nie ma tam króla szczurów, ani nie ma sera, tak? Zacznijmy od tej, czyli z tej strefy wszystkie białe szczury poruszają się w kierunku najbliższego sera, czyli do tego sera. Te brązowe szczury idą w moją stronę. No i no niestety będzie źle. Dobra, ruszamy stąd, czyli brązowy szczur idzie w moją stronę, te szczury idą w stronę sera. Oczywiście zapomniałem jeszcze wyłożyć kolejnych serów, tak? Ponieważ na te nowe płytki, które wyjdą, także tutaj jest dokładany magiczny ser. Także z tej płytki białe szczury pójdą w stronę sera, a z tej płytki brązowy szczur pójdzie o 2 w moim kierunku. Brązowe szczury chodzą o 2. No i to samo tutaj. Te brązowe szczury idą w to miejsce, a białe idą na ser. I tak by wyglądał ruch szczurów. Oczywiście sprawdzamy pułapkę, ponieważ tutaj znajduje się pułapka. No i tak jak mówię, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy tutaj 6 szczurów, z czego 5, które jest ser. Także coś musimy schwytać, żeby ten ser uratować. Rzucamy. No, okej. Mogłoby być lepiej. Znaczy, no dobra, powiedzmy, że jest okej. Ponieważ mamy usprawnioną pułapkę, czyli trafiamy od trójki, czyli 3 szczury możemy schwytać. To powiedzmy, że schwytamy właśnie tego czarnego szczura, bo on nam tutaj najbardziej będzie przeszkadzał i schwytajmy tego brązowego, żeby nie mógł nas gryźć. Są 4 szczury na serze, tutaj także są 4 szczury, tu są 3, więc szczury nie zjadają sera, no ale tutaj szczury mnie atakują, czyli odejmuję sobie jeden punkt życia. Szczury poszły, więc oczywiście musimy wrzucić kolejne gryzonie na aktywne dzielnice, także tutaj wrzucamy. Oczywiście na wszystkie gniazda wrzucamy kolejne szczury.
Tutaj są dwa gniazda. Ok, czarny. Oczywiście taka pułapka spada. Przechodzimy do mojego ruchu. Odnawiam sobie punkty ruchu. Odnawiam sobie wszystkie kosteczki. I jedziemy dalej. I teraz, jeśli chciałbym wyjść z takiego pola, gdzie tutaj stoję, no to niestety, ale szczury mnie zagryzą, ponieważ jak stracę jeszcze jeden punkt, no to umieram. Mogę sobie kupić życie, ale to będzie mnie kosztowało 10. Ile mamy szczurów? Mamy 9 szczurów, czyli jeszcze powiedzmy, że spróbujmy złapać jakiegoś szczura i wymieńmy to na życie. Tutaj znajdują się 3, rzucamy 3 kosteczkami. 2 złapane, okej, okay, aha. 2 złapane, czyli możemy stąd spokojnie wyjść. Czyli to jest to, co chcieliśmy zrobić. No i co? Wymieńmy sobie właśnie ten jeden punkt życia, bo nie wiadomo, co tutaj się stanie. Dobra, czyli wrzucamy 10 szczurów do worka. Został nam jeden szczur. Odzyskujemy jedno życie. I idziemy dalej. Przechodzimy tutaj i no zostały nam tylko 3 kosteczki, czyli no jakaś szansa jest, jak złapiemy szczury i dokupimy sobie kosteczkę. Także rzucamy 3 kośćmi. Pięknie. 5, 5 i 6. Także złapaliśmy 3, z czego tak naprawdę od razu je wydajemy, żeby przywrócić sobie właśnie jedną kosteczkę i spróbujemy złapać tego ostatniego szczura. 6. Pięknie. Piękne rzuty nam tutaj idą. Także łapiemy szczura i bierzemy ser. No i powiedzmy, że wrzucimy sobie tutaj w to miejsce, jeśli w to miejsce wrzucę 2 kawałki sera, to także moja celność na łapanie szczurów, nie na pułapkę, powiększy się o 1. Także od 3 wtedy będę normalnie już łapać szczury. No i co? Nie mamy kosteczek, ale mamy punkty ruchu. Także możemy zrobić tak, możemy sobie przejść w to miejsce. Tutaj na sąsiadujące możemy wrzucić ulepszoną pułapkę. Być może ochroni to ten ser, który tutaj jest. Także to były 2 punkty ruchu. Za kolejny punkt ruchu idziemy tutaj. No i tak, teraz żeby schwytać jak najwięcej szczurów, to rzucimy sobie 2 pułapki, ponieważ nie może być 2 pułapek na jednym polu. Za jeden punkt ruchu rzucimy na sąsiednie pole, ponieważ zawsze możemy na swoje albo na sąsiednie. I oczywiście jedną pułapkę rzucimy tam, gdzie stoimy. Czyli już w tym momencie nie mamy ruchu. No i co? Kończymy naszą turę. Są 2 sery na mieście, więc nie powiększamy miasta. I teraz idą szczury. I powiedzmy, że już zrobimy sobie ostatnią turę szczurów i przejdziemy do końca tego mini gameplaya. Najpierw poruszamy szczury w aktywnych strefach, czyli te białe szczury będą iść w kierunku najbliższego sera. Tak jak widzicie, tutaj te strzałki nie zachodzą na siebie, dlatego te 2 dzielnice nie są ze sobą połączone. Ten szczur oczywiście wchodzi na pułapkę. Powiedzmy, że poruszę tymi wszystkimi szczurami tak, jak one powinny iść i przejdziemy sobie dalej. To wygląda tak. Szczury stąd miały taką samą odległość i do tego sera, ale muszą iść tam, żeby być bliżej mnie. Tam, gdzie jest bliżej mnie ser. Ten oczywiście idzie tutaj. No i co? I sprawdzamy pułapki. Także najpierw odpalimy sobie tutaj pierwszą pułapkę, czyli rzucamy 4 kośćmi. Za to, no niestety, łapiemy tylko jednego szczura, ale spokojnie, te i tak tutaj nie będą zjadać. Następnie sprawdzamy tą pułapkę. Także znowu 4 kości. 3 złapane szczury. Ok, także 1, 2, 3. Ta pułapka spada, oczywiście ta pułapka spada. No i teraz tą ostatnią sprawdzamy pułapkę. I z tego złapały się 2 szczury. Także bierzemy 2 szczury, wrzucamy sobie do klatki. No i szczury teraz nie zjadły magicznego sera, znowu by się pojawiły na tym mieście, na swoich gniazdach i tam, gdzie znajdują się czarne szczury, ponieważ koło mnie tutaj jest już czarny szczur, więc tutaj też byśmy teraz wstawiali. No i co? Nie powiększaliby się miasta, bo cały czas są 2 sery. No i tak idziemy dalej. Tura po turze. Co tutaj w przyszłości, w kolejnych turach mogłoby się stać? Oczywiście, że nie byłbym w stanie ratować wszystkich serów. Każdy ser, który zostałby zjedzony, powiększałby tor szczurego postępu. Pierwszy ser jako znacznik tutaj, a za kolejne sery byśmy to powiększali. No i co by mogły robić tak naprawdę szczury? Szczury mają dodatkowe umiejętności, czyli na przykład za zjedzenie 2 kawałków już białe szczury zyskają kolejny ruch. Następnie będziemy mutować cechę, czyli będziemy rzucać kością i sprawdzać, jaką cechę naszych szczurów, naszego szczurego króla będziemy powiększać. Przy kolejnym serze
taki szczur już pojawi się na planszy i tak jak widzicie, on będzie gonić nas, ponieważ on zawsze ma jakiś priorytet, który także będzie wybierać w swoim ruchu i będzie atakować niestety niemało. I każdy, tym razem w przeciwieństwie do tych zwykłych szczurów, każdy atak, który przebije naszą obronę, zadaje nam obrażenia. Oczywiście, żeby takiego szczurzego króla pokonać, musimy zbić mu wszystkie życia. Tu jest jego tor życia. W tej grze także nie wyszły pewne kafelki mapy, ponieważ jak wykładalibyśmy konkretne kafelki mapy, które tutaj mają taki znak zapytania, no to wtedy z naszej puli bierzemy właśnie losowy taki znak zapytania, taki żeton i wykładamy. I tutaj mogą być przeróżne rzeczy. Albo tak jak tutaj widzicie, możemy dołożyć kolejny magiczny ser, więc tego sera już będzie więcej, ale także mogą pojawić się kosteczki naszych umiejętności, ponieważ jeśli później w grze odblokujemy sobie tutaj, o proszę, cyk, odblokujemy sobie jakąś umiejętność, to dostajemy takie kolorowe kosteczki i jeśli je zużyjemy właśnie na tą umiejętność, możemy rzucać wabiki, które obcinają ruch tym właśnie szczurom, albo możemy rzucić spreparowany taki ser, że szczury będą iść w kierunku właśnie tego naszego, a nie magicznego sera. Jeśli skończą nam się te kosteczki, to odblokowując sobie kolejny raz jeszcze tą samą umiejętność, kosteczki sobie odnawiamy, ale także właśnie możemy je zbierać z planszy, jeśli takie się tutaj pojawią. Ale czasami tutaj wejdą takie żetony, które będą mówiły, że musimy na planszę wrzucić osobliwego szczura. I od tego jest taka specjalna tutaj talia kart. I to są takie szczury, które już zmutowały. To są ulepszone szczury. Każdy z tych szczurów nie ma co prawda swojego mipelka, ale ma swój token. No i one będą miały oczywiście więcej ruchu, więcej obrony, za więcej będą atakowały, ale my za pokonanie takiego szczura będziemy dostawać jakieś nagrody, czyli albo będziemy mogli zwiększać sobie jakieś cechy, dodawać magiczny ser na planszę. No mówię, tutaj znajduje się naprawdę dużo różnych fajnych tych szczurów. No i tak właśnie gra się w Szczurołapa. To był taki krótki gameplay. Wydaje mi się, że pokazałem Wam tutaj większość rzeczy. Oczywiście nie absolutnie wszystko. No i co? I teraz możemy przejść sobie do takiego podsumowania, do wrażeń, jak mi się właśnie grało w Szczurołapa. Od czego należy zacząć? To jest oczywiście gra solo, czyli gra tylko na jednego gracza, co już powiedziałem tutaj dużo razy. I ja zawsze też mówiłem, że ja nie jestem graczem solo, ale także mówiłem, że naprawdę długo czekałem na tego Szczurołapa, ponieważ chciałem tak naprawdę rozpocząć te rozgrywki, rozpocząć granie solo właśnie od tej gry. Ponieważ absolutnie siada mi tutaj klimat, pasuje mi trochę, że ta gra tak naprawdę mogłaby być na większą ilość graczy, ona mogłaby być kooperacją. Być może też mogłaby być kompetytywna, jeśli byśmy rywalizowali ze sobą szczurołapami, kto więcej tych szczurów ma zgarnąć. Ale tak, twórcy tutaj uznali, że będzie to rozgrywka tylko solo. No i jak w ogóle mi się grało solo? Jeśli oczywiście jesteście graczami solo, no to wiecie, tak, jakie są związane z tym odczucia. Ale dla mnie to tak naprawdę była taka nowość. Pierwsze rozgrywki solo były w ogóle dziwne, bo na samym początku, jak zarządzałem tymi swoimi akcjami, tym mipelkiem poruszałem się, to mówiłem sobie w głowie, tak jakbym robił gameplay teraz, czyli robię wszystko i mówię właśnie co wykonuję, tak? I tak w ogóle wyglądała moja pierwsza rozgrywka. I było to nowe odczucie, troszeczkę takie dziwne, ale tutaj muszę przyznać, że było bardzo satysfakcjonujące, szczególnie później. Nie musiałem sobie wszystko tego już w głowie tłumaczyć, bardziej mogłem się skupić na policzalności tego, żeby zoptymalizować moje wszystkie ruchy. Oczywiście i tak w grę wchodzi także losowość, więc tutaj nie jest tak, że wszystko będzie policzalne. Ale tak, to były właśnie takie moje ogólne wrażenia odnośnie rozgrywki solo. A stricte teraz, jeśli chodzi o Szczurołapa. Czym zainteresował w ogóle mnie Szczurołap? I oczywiście, że to jest klimat. Jest to taki mroczny klimat, jakby z jakiegoś średniowiecznego Paryża czy Londynu. Nie wiem, czy jest to opisane. Kraina Brie. No okej, ale
tak jak mówię, tu jest taki właśnie klimat takiego naprawdę mrocznego miasta. My wcielamy się w szczurłapów, którzy nie są tak kolorowi i zabawni z bajek. No okej, jest tutaj koleś, który gra na flecie, ale także jest mroczny, ponieważ to wszystko ma taki właśnie ciężki klimat i jest narysowane taką ciężką kreską, jak jakieś takie stare drzeworyty, miedzioryty, nie wiem, no są takie techniki i właśnie to tak wygląda jak takie stare obrazy. Jest to zrobione właśnie taką bardzo fajną czarno-białą kreską. No i sam klimat tutaj naprawdę wybija się w tej grze i to widać. Czujemy, że my łazimy tym szczurołapem, że my musimy łapać te szczury, a jeśli się nie pospieszymy, nie będziemy dostatecznie zbierać tego sera i łapać tych szczurów, no to one tutaj mutują i ten postęp tutaj naprawdę czuć. Także czujemy, że ten król szczurów już jest zaraz kroczek od tego, żeby wejść, a jak już wchodzi na planszę, no to wtedy jest ganianie się tak naprawdę w kotka i myszkę przed tym królem szczurów, ponieważ jego ruch jest zmienny, rzucamy kością na jego ruch, ale oczywiście, że zawsze chcemy być od niego jak najdalej, bo najprawdopodobniej jeśli on na nas wejdzie i nam sprzeda lepę, no to wtedy umieramy. Dlatego też fajny jest taki rozwój, że jak widzimy, że trochę jest jeszcze czasu, żeby ten król szczurów wszedł na planszę, no to tak jak mówię, najlepszą obroną jest atak, rozwijamy się w ataku. No ale później jak on już wejdzie, no to grubo idziemy w obronę i w nasze życie, żeby taki jego atak ewentualnie móc przetrwać. No i to jest odnośnie tego klimatu, także klimat tutaj po prostu się wylewa i jest naprawdę taki mroczny, ciężki i mi się osobiście bardzo, bardzo podoba. Przejdziemy sobie też do regrywalności, no bo jednak jak gramy solo, to jest ważne, żeby to nie była gra na raz czy na dwa razy, tak? Mówiłem na samym początku, że tutaj mamy parę szczurołapów i mamy parę tych arcyszczurów. Jeśli chodzi o arcyszczury, to są dwie planszetki. Z każdej strony mamy innego arcyszczura i one działają inaczej, mają inne zdolności. Jeśli chodzi o te zdolności tutaj na torze, one także są inne i taka specjalna zdolność jest inna. Jest szczur, który będzie tak naprawdę zjadać inne szczury. Jest szczur, który będzie miał taką dodatkową kartę bebechów. Wprowadzimy tą kartę do gry i tam też będziemy musieli rozpatrywać niektóre rzeczy. No i są szczurołapy. Czyli razem z tym, z tą panią klatką, którą graliśmy, mamy tutaj 6 szczurołapów. Oni mają różne umiejętności, różne wartości mają do odblokowania. Tak jak widzicie, niektórzy na przykład nie będą mogli w ogóle, tak jak tutaj panna Black, nie będzie mogła ulepszyć swojej pułapki, ponieważ ta pułapka już generalnie na dzień dobry jest dobra. Mają oczywiście inne zdolności, inne atrybuty. Także nie powiedziałbym, że oni są gruntownie inni, że oni zmieniają cały gameplay, tak? Że jak zagramy sobie panną Black, to rozgrywka będzie w 100% inna niż na przykład mistrzem gildii Horacym. Ale tak, oni wprowadzają takie, powiedziałbym to, delikatne zmiany, no tak samo jak te nasze arcyszczury. Oczywiście są jeszcze te szczury osobliwe, tak? Ich też jest tutaj dosyć sporo. One także wprowadzają tutaj różne rzeczy i regrywalność tak naprawdę w tych kartach jest w tym, że inaczej musimy reagować na te wszystkie zdolności szczurów. I to właśnie zmieni gameplay, no i oczywiście co będzie za każdym razem inne, co będzie wyglądało inaczej, inaczej będzie wyglądało miasto. Ponieważ czasami ułożymy miasto tak, że naprawdę będzie tutaj dużo gniazd, ponieważ są kafelki, które mają jedno, są kafelki, które mają dwa. Jeśli wszędzie nam będą pojawiały się takie właśnie karty z dwoma, to tych szczurów tutaj po prostu będzie cała lawina. Tak samo jak widzieliście w tym przykładzie tutaj, nie wyszły mi na początku te kafelki z tymi dodatkowymi żetonami, także nie będziemy mogli się wzmocnić. Czasami będzie też tak, że wyjdą takie kafelki właśnie i wylosujemy taki żeton, że będziemy musieli namnożyć wszędzie szczury albo właśnie dać tego osobliwego szczura. Także no to wtedy zmieni całą naszą tak naprawdę strategię. No i teraz powinniśmy sobie przejść do losowości, bo oczywiście strategie z strategiami, ale to jak gra nam dowala, czasami wydaje mi się, że trochę niesprawiedliwie i no niestety jest to losowa gra, tak? Po pierwsze rzucamy kosteczkami, oczywiście możemy wpływać na to w ten sposób, że możemy sobie te wartości zwiększać, ulepszać swoje umiejętności. Nie zawsze, bo na przykład nie każdy będzie mógł ulepszyć swoją pułapkę, żeby atakowała od
trójki. Ale możemy sobie odnawiać te kosteczki, oczywiście za złapane szczury. Wydaje mi się, że to także może jakby delikatnie zmniejszać tą losowość, no bo gdybyśmy nie mogli sobie odrzucić takich kostek, a wykorzystalibyśmy wszystkie, żaden atak by nie wszedł i nie siadł, nie złapalibyśmy szczurów, no to tak naprawdę tracimy całą jedną turę. No ale mówię, zawsze jakieś te szczury tutaj w koszyku, w klatce mamy, więc możemy trochę tą ilością kości manipulować. Tak samo jak życiem. Jeśli uzbieramy tutaj 18 szczurów, to także będziemy mogli sobie kupić ser. Co czasami, tak jak grałem wczoraj, to dało mi to zwycięstwo, ponieważ zebrałem 9 kawałków magicznego sera, już było naprawdę gorąco i po prostu tyle miałem szczurów, że kupiłem sobie ten ostatni. To, co najbardziej tutaj w tej losowości czasami wydaje się niesprawiedliwe i powiem szczerze, że czasami nawet musiałem troszeczkę oszukać, bo powiedzmy jest tutaj, tak? Jest taka sytuacja, że dociągamy szczury. No jest tak, że pierwszy szczur z wora jest czarny. Mówimy, ok, jestem w stanie to zaakceptować, tak? Kolejny szczur do tego szczura jest, powiedzmy, biały, no to spoko, fajnie. Dalej tutaj mamy kolejnego czarnego szczura. No dwa czarne szczury to już jest ciężko. I teraz za tego szczura dokładamy, wyciągamy z wora kolejnego. I to znowu jest czarny. Mówimy, dobra, to będzie ciężka potyczka, ale możliwe, że jesteśmy w stanie to zrobić. No i jak za takiego szczura znowu dobierzemy czarnego szczura, to już tak patrzymy się w prawo, patrzymy się w lewo. W sumie to gramy sami. W sumie nikt na nas nie patrzy i mówimy, i losujemy kolejnego, żeby ten już był brązowy. Wiem, być może gracze solo są tak uczciwi, że teraz mnie tutaj zjadą, że nie wolno oszukiwać samego siebie, jak ty później patrzysz sobie w twarz przed lustrem i tak dalej. No, ale sorry, skoro to gra jest nieuczciwa, czasami, nie zdarza się to oczywiście bardzo często, tak? Skoro jest nieuczciwa dla mnie przez tą swoją losowość, no to powiedzmy, że czasami możemy na to właśnie delikatnie sobie wpłynąć i pomóc temu naszemu szczęściu. No jeśli chodzi o samą trudność rozgrywki, to tak naprawdę zasady tutaj nie są trudne. Inną sprawą jest to, czego nie można nazwać dobrą instrukcją, ale jeśli chodzi o samo skomplikowanie zasad, to tu jest naprawdę ok. Jeśli chodzi o samą trudność rozgrywki, to według mnie, jak dla gracza, który po raz pierwszy jest właśnie graczem solo, to jest to dosyć trudna gra. Gdybym miał właśnie kolejnego gracza, być może gdybym mógł sterować dwoma szczurołapami, tak? Jakby nawzajem wzmacniać swoje akcje i tak dalej, to by było spoko, no ale tutaj jesteśmy sami, jesteśmy solo. Musimy sobie poradzić z tym, co mamy na planszy. Pierwsze moje dwie rozgrywki to był absolutny pogrom. Szczury mnie po prostu tak zgnoiły, że szkoda gadać. Ale to jest fajne, że z każdą kolejną rozgrywką uczymy się tych zasad coraz bardziej, coraz lepiej, coraz skuteczniej. Uczymy się tej gry, no i coraz lepiej możemy zarządzać tymi wszystkimi swoimi akcjami. Okej, losowość losowością, ale tak jak mówiłem, na tą losowość można w pewien sposób wpływać. I później to już było tak fajne, że idealnie tak mogłem zaprogramować, jeśli jeszcze rzuty mi się poszczęściły, a generalnie w programowaniu tych moich akcji brałem pod uwagę, no, że nie wszystkie kosteczki, nie wszystkie ataki mi oczywiście wejdą, tak? To później byłem w stanie, nie że spokojnie, oczywiście zawsze z pewnym parciem tego tutaj toru szczurzego postępu, byłem w stanie te rozgrywki wygrywać. Oczywiście jak ten arcyszczur wejdzie, no to rozgrywka wtedy się diametralnie zmienia, ponieważ tak jak mówiłem, to jest tutaj zabawa w kotka i myszkę. Nie tylko musimy zwracać uwagę na te szczury, które tutaj są, ale także musimy cały czas być w odpowiedniej odległości od tego szczura. Bo, no mówię, jak on w nas wjedzie, to jest koniec. Ale powiedziałem o tej instrukcji. I wiele osób już narzekało na tą instrukcję. Ja specjalnie sobie przejrzałem też opinię na Dice Tower po już wyrobionej swojej opinii i tylko potwierdziło mnie to w pewnych przekonaniach, ponieważ okej, tak jak już zagrałem, poznałem te zasady, to instrukcja tłumaczy zasady, ale nie tłumaczy tego w taki oczywisty i przystępny sposób. A co najbardziej tak naprawdę wprawia nas w taką konsternację i w niezrozumienie, to są ilustracje, które tutaj są przedstawione, ponieważ ilustracje nijak nie mają się do tego, co w tym momencie tak naprawdę na razie należy zrobić.
Ponieważ mamy na przykład ilustrację, która mówi, że na planszę tego arcyszczura należy włożyć ser. No ja to tak rozumiem, tak? Należy tutaj włożyć ser. Ale ta strzałeczka jest przerywana. I uwaga, musimy się wrócić do poprzedniego przykładu, żeby zobaczyć, że przerywana oznacza w grze. Czyli dopiero w trakcie gry będziemy to przygotowywać. Czy gdziekolwiek w tej instrukcji jest napisane, że za pierwszym razem, jak dokładamy ser na ten tor postępu, to wkładamy go na pierwsze miejsce, a dopiero później go przesuwamy wyżej? Nie, nie znalazłem tego w tej instrukcji. Kolejny przykład. Najbardziej mnie wprawiła w niezrozumienie ilustracja z pułapką. Mamy tutaj ilustrację z pułapką. Czy to jest przykład aktywowania pułapki? No, wydaje mi się, że nie, no bo według tej ilustracji, to ta ilustracja pokazuje, że szczury są na żetonie z pułapką. Jest takie jakby uderzenie, że ta pułapka się odpala, no i mamy trzy kosteczki i tutaj są jedynki. Czyli co oznacza? Że jak wyrzucimy jedynki, to te szczury się łapią? No, nie do końca, ponieważ musimy wyrzucić więcej oczywiście niż jedynki. Gdyby ten przykład, tu jest dosyć tego miejsca, żeby ten przykład był taki, że mamy dwa szczury, ale na przykład na tej jednej kosteczce jest czwórka, no i wtedy mamy przekreślonego tego właśnie jednego szczura, żeby pokazać, że za daną wartość łapiemy te szczury, tak? I takich przykładów w tej instrukcji tu jest dużo, dużo więcej. Ja musiałem przez tą instrukcję przejść przez dwa razy, musiałem sobie przejść przez jakieś tam zasady w internecie. Dopiero później, jak za którymś razem wróciłem do tego, to w pełni mogłem zrozumieć tą instrukcję. Czyli jeśli chodzi o minusy tej gry, to jak najbardziej ta instrukcja jest tutaj na minus. Pomimo tego, że, tak jak mówię, tłumaczy z grubsza wszystkie zasady, ale jest tu także takich trochę mikrozasad, których trzeba się doszukiwać gdzieś tam na BGG. No ale właśnie, pomijając tą instrukcję, to tak biorąc to wszystko teraz do kupy. Jest to gra z naprawdę bardzo fajnym klimatem. Moja pierwsza gra solo, która naprawdę mi bardzo podeszła i wychodzi na to, że chyba lubię gry solo. Uwielbiamy drewniane mipelki. No te drewniane szczurki wyglądają po prostu obłędnie. Każda ta postać, tak jak tutaj widzicie, każda ta postać, czy szczurołapa, czy tych arcyszczurów ma swoje specjalne mipelki. Gra jest bardzo ładnie wykonana, bardzo fajnie wykonana. Karty mają lekkie, płócienne wykończenie. Dostajemy dwie takie tacki, drugą mam tam schowaną, dwie takie tacki do organizacji całej tej przestrzeni w pudełku. Oczywiście w grze jest losowość, która koniec końców tak na bardzo nam nie przeszkadza, jeśli poznamy grę i będziemy w stanie zaprogramować swoje wszystkie akcje i całą tą swoją strategię. Ta gra ma także przyzwoitą regrywalność, także spokojnie możemy sobie tutaj wracać nie raz i nie dwa, a nawet paręnaście czy parędziesiąt i za każdym razem tutaj zobaczymy coś nowego i w inny sposób właśnie ułoży się to wyzwanie dla nas. Gra na pewno trafi na nasz stół, ponieważ to jest tylko egzemplarz taki próbny, prototypowy, który otrzymaliśmy od Galakty. No i ten egzemplarz najprawdopodobniej zaraz pojedzie w dalszą podróż, nie zostanie u nas. Także my będziemy chcieli mieć takiego właśnie szczurołapa u siebie na stole, żeby to ogrywać, będziemy chcieli. No, w tym momencie mówię za Marię, ale wydaje mi się, że jej tak, żeby siadła taka rozgrywka solo. No i co? Kończymy ten temat na dzisiaj. To był właśnie Szczurołap. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, jeśli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje tego kanału, być może chcielibyście mnie zachęcić do dalszych gier solo, żeby ogrywać solo. Mam jeszcze Pod wrogim niebem. Ale być może są jakieś inne gry solo, na które warto właśnie zwrócić swoją uwagę. Oczywiście dajcie znać w komentarzach. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Także jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie tego materiału i do następnego. Cześć!